zaproszenie, proszę. O, orda kirite zawet, kung fu nie umie. Oni w ogóle nie wiedzą o co chodzi, proszę państwa. Przepraszam, troszeczkę się zdenerwowałem. Dlatego, że proszę państwa, przyjechałem tu specjalnie na zaproszenie, żeby zrobić serię wykładów historycznych. A tu takie bzdury, no proszę, bzdury są, proszę państwa. Hałtura jest, proszę państwa, no. Tutaj są i studenci są, proszę państwa, i inteligentni ludzie i nie tylko. I wszyscy powinni być, proszę państwa, wiedzieć, co to jest średniowiec, a nie takie bzdury, przecież to hałtura jest. Dlatego, proszę państwa, ja postanowiłem zrobić, proszę państwa, taki króciutki wykład na temat średniowieca dla młodych i głupich, taki popularny naukowy. I proszę państwa, no tak, no nie ma co się znać. No i proszę państwa, ja przyjechałem z takiego uniwersytetu amerykańskiego w Yale. Proszę nie powiedzieć mi dowcipu podczas wykładu, dobra? Proszę państwa, no i ten wykład chciałem powiedzieć po angielsku, ale nie umiem, dlatego chciałem powiedzieć po polsku. No i proszę państwa, ja powiem państwu, że to jest średniowiece i po co? No to już ja mogę zacząć. Proszę sobie nam notować, jak to potrafi. No i proszę państwa, średniowiece to jest coś takiego, co było w średniowiecu i tam były króle. I króle, one by się bardzo liczyli w średniowiecu. Najbardziej się liczył Ludwik, bo do 17, a oprócz tego liczyli się inne. Liczył się Henryk, tam Bolesław i tam i takie inne. No i proszę państwa, i cała państwo, takie królestwo, nieważne. Proszę państwa, no i w tym średniowiecu, one te króle nosili ze sobą różne zabytki. No takie średniowie tam koronę mieli, berło, no i oni, proszę państwa, musieli nosić przy sobie, muzeów nie było, więc musieli przy sobie nosić, żeby nikt nie ukradł tego. No i proszę państwa, oni ten, te korony nosili na głowie, one były bardzo ciężkie te korony, bardzo ciężko, nie uciskały w głowie, no to oni uciskali później poddanych, a później władza ludowa im obcinała koronę razem z głową, taka kołomyja. No ale proszę państwa, to nieważne, nie zajmujmy się polityką, teraz przejdźmy do historii naszego średniowiecza. No i proszę państwa, to jest tak, oni nosili też oprócz koron, nosili berła w kieszeni. Jak ten król chciał coś tam rozkazać, to on wyciągał berło i wszyscy się chowali. No takie berło troszkę wadzy. Proszę państwa, no taki słudzy królewscy mieli przegwizdane, jaki król gwizdał. A przynieś mi tam garnek, a przynieś mi tam rondel. No i przynosili takie rupiecie średniowiecze zabytkowe, no bo tam oni same, nic nowoczesności, nic, same takie średniowiecze zabytkowe rupiecie, prawda? Dura totalna, no ale nie szkodzi. Proszę państwa, ale oni mieli te rupiecie różną taką zaletę ważną jedną. Mianowicie oni byli ze złota. I to się bardzo podobało kobietom, bo proszę państwa, nie trzeba było biżuterii nosić, wystarczy było na sukni zrobić wystawę sprzętu gospodarstwa domowego. Chodzące miliony, chodzące miliony. Król miał także w średniowieczu, proszę państwa, błazna. No i będzie można było pośmiać za po pracy, nie? No i ten błazen miał taką charakterystyczną rzecz, miał dzwoneczki, żeby król mógł po ciemku w PiS trafić jak coś politycznego. Bo... Można klasnąć, no, ja chcę pośmiać. To miałem też gajajle, też nie klaskali, hej. Dobra, początku pożartowali, my teraz wrócimy do meritum. Naszego wykładu, proszę państwa, w średniowieczu charakteryzowało się dużymi kontrastami społecznymi. Tam, proszę państwa, mieszkali, jedni mieszkali na przykład w pałacu, a inni na dworze. Przez to nazywano ich dworzanami. A to... dziękuję bardzo. Przerwa, dobra, teraz ja zaczynam nowo. No i proszę państwa, potomkowie najsłynniejszych dworzan do dzisiaj mieszkają na dworcach. Proszę państwa... Dobra. I proszę państwa, teraz jeszcze ja chciałem powiedzieć taką jedną bardzo ważną sprawę. Proszę państwa, mianowicie we średniowieczu to była taka jedna rzecz. Mianowicie, proszę państwa, w średniowieczu, tak jak się dobrze przyjrzeć, to proszę państwa, w tym średniowieczu, to oni mieli taki problem jeden, mianowicie kwaterunki mieli, na przykład rycerze, no bo rycerze mieszkali na zamkach, jak państwo wiecie, no i rycerze się porozpoznawało po tym, że oni byli bardzo eleganckie dla kobiet, oni im tam całowali po rękach, oni tam im różne rzeczy tam ustępowali, mi satrawają, no i proszę państwa, oni się bili, oni, która ładniejsza, no i proszę państwa, te przez to kobiety się nie musiały fatigować na konkursy piękności, bo jak któryś rycerz się dał posiaka, wiadomo, że po czwara, nie, ale, a jak wygrał, to ona była bardzo szczęśliwa i dawała mu się całować w chusteczkę. Proszę państwa, no tak, proszę państwa, no ale chcieli, żeby pomóc swoim damie serca swojej, to taki rycerz, proszę państwa, on się ubierał tak specjalnie u kowala. Takie miał specjalne wdzianko, no, takie trochę niepraktyczne, bo się źle prasowało, ale tak, o, proszę państwa, no trudno było pognieść. A jak już się pogniotło to razem z właścicielem, to jemu było wszystko jedno, czy nie wygląda jak smoku z gardła, wiesz, taki żarny, co?
Państwa, w średniowieczu, proszę Państwa, to były lata ciemnoty. Żarówek nie było. Wyobraźcie sobie, ostatnio czytałem takie stare książki, że oni sobie wyobrażali, że ziemia jest płaska. To było śmieszne, prawda? Przecież małe dziecko. Nie, to mi się coś zdawało. Małe dziecko, nie, proszę Państwa, że Kopernik z Galileuszem wynaleźli spychać. Czegoś takiego ja czytałem, ale niedokładnie. Proszę Państwa, no i tak na zakończenie chciałem powiedzieć, że można byłoby łatwo stwierdzić sobie, pomyśleć, że w średniowieczu życie było prostsze. No ale ja, proszę Państwa, mógłbym bardzo łatwo udowodnić Państwu, że nie było prostsze, że dzisiaj jest prostsze. No ale co będę Państwu udowadniał, możecie mi przecież uwierzyć na słowo. Dzisiaj życie jest prostsze. Dziękuję, klaskać. Dobranoc, obudzi mnie za tydzień.